Halo, z tej strony Pedro, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę wam, jak reportować ludzi w Robloxie, jak zgłaszać różne błędy do Robloxa, ale jeszcze przed tym zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, do zostawienia łapeczki w górę pod tym odcinkiem oraz do napisania jakiegoś komentarza. Możecie też wpaść do opisu, gdzie jest link do mojego Instagrama, do mojego Discorda i do mojego Robloxa. Wpadajcie tam, tam jest najłatwiejszy ze mną kontakt i tak dalej. Otóż przechodzimy już do odcinka, jak reportować graczy za na przykład cheaty i tak dalej, pisanie źle na czacie, wiecie o co chodzi. Otóż w lewym górnym rogu mamy znaczek Robloxa, więc w niego musimy kliknąć. Po kliknięciu w niego przejdziemy do opcji report, tutaj mamy taką opcję report i możemy wybrać, czy chcemy zgłosić błąd gry, czy chcemy zgłosić gracza, no nie? I teraz tak. Wybieramy sobie tutaj nick gracza, na przykład będzie to Nati, ale nie będę je zgłaszał. Mamy tutaj różne opcje do wyboru, na przykład cheatowanie, znęcanie się, jakieś linki ofensywne z tego co widzę, jakieś nie złe nicknamy i tak dalej, wybieramy byle co. Tutaj możemy jeszcze coś dopisać, najlepiej w języku angielskim, żeby najłatwiej Roblox mógł nas jakby znaleźć i przeanalizować naszego reporta. Jeżeli coś już tutaj napiszemy, tutaj coś piszemy i możemy kliknąć submit. Ja oczywiście tego nie będę robił, ponieważ no ten gracz nic nie zrobił, więc nie będę go zgłaszał, no nie? Więc to tak naprawdę by było na tyle w tym odcinku. Był to krótki, ale sensowny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeszcze przypomnę o tej subskrypcji na kanale i o tym, że odcinki są codziennie o godzinie 19 i live'y staram się odpalać często o godzinie 17-18, więc wpadajcie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano!